Wiele osób nam mówiło, jedziecie do Poznania, zjedźcie coś wcześniej, nie jedźcie na 100% pusty żołądek, więc my co? No. A co to jest za kartka? No to jest podpałka. Aha. Alkohol de natura, to jest napisane. Dawaj, poleję. Ale ile tego jest? Nie polewaj tym, no co ty? Zapach węgli już się unosi. Wokół jezioro. Tam panowie na karpiach się widzą. Tam panowie już się zarzucili na karpiach. I co? No i działamy, bo jesteśmy głodni. No działamy, czyli... Teraz nacinamy tęże giętą plastikowym nożem z Chińczyka. Dlaczego Lord Cox jest ekspertem od kiełbasy? No właśnie, dlaczego? No jak to dlaczego? Zobaczcie, jak on to poracinał. I to nie zrobił tego tym samurajskim mieczem, nie. On to zrobił plastikowym, plastykiem, plastik. Nie jest keczupik. Jest keczupik. A keczupik mamy swój, najlepszy. Ja proszę pikantny. Proszę bardzo. No, dziękuję bardzo. Nie przesadzamy z keczupem. Powitanko, niezłe wdzianko, siema. Siemanko. Słuchajcie, jesteśmy w końcu w Wielkopolsce, stolica Wielkopolski. Tyle osób prosiło, przyjedźcie do nas, sezon się kończy. Mamy jeziora. Mamy co? Przyjedziemy do was, sprawdzimy co dajecie przy bułgarskiej jeść. Dzisiaj słyszeliśmy, że ta gięta no, może nas nie ukontentować. Pani biegła, pani miała fajny ortalion. Tak. W ogóle muszę wam powiedzieć, że coraz jest koniec sezonu, ale chłodno jest. Chłodno, no schwaru nie ma, schwaru nie ma. Dostawaliśmy listy, sygnały. Pisali do nas ze Swarzędza, z Rzeźni. Przyjedźcie do nas, przyjedźcie do Poznania. Wszystkie okoliczne miejscowości proponowały nam noclegi. Wiesz, że z tego się robi syrop klonowy? Ojej. Ojej. Melasa? Jesteśmy dzisiaj tutaj przy Jeziorze Maltańskim. Bardzo fajny krajobraz, bardzo fajne miejsce. Tak, tak zwane shopping center. Darczo jakby tutaj z nami był. No wiesz, Darczo jednak te sporty wodne uwielbiał. Trenował wieszlarstwo bardzo długo. Ale tutaj będą biegały dziewczyny w odpowiednich strojach. Więc możesz przebiec 500 metrów. Delikatnie udać, że cię noga boli. A te dziewczyny będą tutaj dalej biegały. Puka, puka. O, czekaj. Co to jest? Ty. Czekaj. Piotruś, co się stało? No ludzie cały czas piszą do nas. Nie jedźcie tego! Tyle ludzi nas przestrzega, no piszą, ale... Piszą, mówią, nie jedźcie tego. Ale my to robimy przecież dla dobra polskiego futbolu. Dlatego to jemy, żebyście wy na następnych spotkaniach mieli już możliwość zjedzenia czegoś znacznie lepszego. Dla dobra polskiej kuchni stadionowej. Tak jest. Przecież my to robimy od serca. Kolejna Elka jeździ. Kolejna Elka w Poznaniu. Wychodzi na to, że jest tutaj chyba jakaś trasa egzaminacyjna. Zjedźcie coś przed, bo tam to nic nie zjecie. No zobaczymy, oby się umylili, albo obyśmy nie byli rozczarowani. Ale jeżeli okaże się, że rzeczywiście, tak jak wszyscy mówią, że jest to jedzenie na niskim poziomie, to po naszych ocenach ono... Zajmiemy stanowisko w tej sprawie. Zajmiemy stanowisko i być może uda się nam zmienić rzeczywistość. Miłość. Ty widziałeś? Miłość. Wszędzie są te hulajnogi zielone, u nas też. Ale tu jest pięknie w Poznaniu, bo kwitnie miłość. Czy pani by się przejechała podwójnie hulajnogą? Nie? Zróbmy małe kółeczko. Pani się uśmiechnęła, pani by chciała, tylko teraz tak powiedziała, że nie. Czas przystąpić do naszej pracy na stanowisko, czyli stadion przy Bułgarskiej. Tak jest. Do pracy, rodacy. Zapnij te pasy! Jodziem! Jodziem, panowie! Jodziem! Wiecie, co się dzieje? Powoli kończy się ten sezon lotu ekstraklasy, ale my nie zwalniamy tempa. Nie zwalniamy. Dzisiaj jesteśmy przy Bułgarskiej. Tutaj na razie jeszcze jest spokojnie. Tu jest jeszcze na razie cicho, ale za kilkadziesiąt minut tutaj rozpocznie się wielkie piłkarskie święto. Z tyłu głowy to, co nam pisaliście. Żeby uważać, żeby
nie szarżować. Dlatego wcześniej zrobiliśmy sobie grilla, tak? Więc jestem pierwszy raz na obiekcie w Poznaniu. Fajne wrażenia. Zobaczymy, czy również będą fajne wrażenia te kulinarne. Widziałeś, jak dzięki kiełbasę pociąłem. Pociąłeś się zawodowo. Dziękuję. Chciałem Ci serdecznie podziękować za to. Dziękuję bardzo. Dobra. Słuchajcie, ten moment, ja już wyjąłem moją portmonetkę, która jest portmonetką przedwojenną, bo jest z 1935 roku. O, wybór jest dzisiaj bardzo prosty, czyli bierzemy hot doga w zestawie i kiełbasę w zestawie. Fajne jest to, że możemy sami sobie nałożyć, to jest bardzo fajne. Dziękuję bardzo. Coś trochę ogóreczku? No i troszkę. Co dzisiaj wzięliśmy? Wzięliśmy dwa zestawy hot doga z kolą i do tego kiełbasa w bułce również z kolą. Jest dużo warzyw i tych warzyw można sobie dowolną ilość dobrać, ale słyszeliśmy, że podobno jest tylko jeden pojemnik, czyli w przerwie, jak ktoś już tutaj przyjdzie, to czasami tych warzyw po prostu brakuje. Pragnę zauważyć, że ta bułka również pamięta Dzień Kobiet. Bardzo przyprawiona. Dużo przypraw w środku, bardzo pieprzna. Ten hot dog jest tak dobry, że aż podzielę się tym hot dogiem ze swoim przyjacielem. Zapraszam. Siema, Stasio, głodny jesteś? Tak, to smacznego. To jest prawda, co pisaliście, co dzwoniliście i mówiliście. Tam, to ja zaraz pójdę, to wszystko jeszcze wypluć. To jest skandal. Tak się nie powinno karmić. Jedynym plusem są te warzywa. A tak wygląda, moi drodzy, paragon chwilę po wydaniu go z kasy fiskalnej. Może to jest tym sympatycznym tuszem, atramentem pisany. Dobry wieczór, witamy serdecznie na konferencji prasowej przy ulicy Bułgarskiej. Moi drodzy, Lech Poznań dołączył do niechlubnego grona klubów, które Serwują a jadalny catering, o tak. Ta parówka nie miała zupełnie smaku. Gdyby nie dodatki, to bym pomyślał, że jem tekturę. Dlatego nakarmiłem tym hot dogiem swojego stadionowego kumpla Hasioka. Ale dzwoniliście, pisaliście. Jest nieudany, jest do poprawy. Nie da się tutaj jeść i tak faktycznie jest. Za duży wachlarz dań. A tutaj ile jest? Dwa. I oba złe. No nie, to się po prostu nie da jeść, nie powinno się to karmić i tak w ten sposób karmić. Klub aspirujący do bycia czołowym w kraju musi dbać o swoich kibiców. To trzeba wszystko tutaj zmienić. Nie można tak karmić ludzi. To nie było nawet jedzenie, to była pasza. Tak, za dużo punktów, zamówienie też dostaliśmy. No i te bramki, o których mówiłeś, że one tak organizują pracę. Organizują pracę, wiadomo, kto jest przed kim w kolejce i kto jest za kim, to jest jak najbardziej na plus. Catering jest ajadalny. Pozytywne fluidy teraz we mnie wchodzą, gdyż za kilka chwil będę mówił prawdę. No siema! Siema! Witaj, że jestem... Co taki zdenerwowany? Albo w ogóle co ty dzisiaj taki ładny? Esprit? No byłem u mojego doradcy kredytowego. No i co? Nie dostałem. Tak, i pamiętasz, podchodzi do nas gościu i mówi tak. Ja pisałem do was pół roku temu. Mówiłem, że tak będzie. To był dramat i jeszcze raz dramat. Było naprawdę źle. Smak? Nie smakowało mi to. Co jedliśmy? Przypomnijmy, jedliśmy hot doga i jedliśmy kiełbasę w bułce. Wybór żaden, jedzenie żadne. I sytuacje ratowały namiastka tych świeżych warzyw i pikli. Ta bułka twarda, no przecież ja mam do tej pory podniebienie, ja mam tak delikatne podniebienie. Ta parówka... Znowu syndrom dużego buta i małej stopy. Tak, nie idźmy tą drogą. Nie. Słuchajcie, dwa ode mnie, jeśli chodzi o smak. Ja dam jeden. Nie! Nie jedźcie tego! Jak będziecie jechali na Bułgarską, jedźcie na jedzenie. Nie jedźcie tego. Tak. Wielkościowo 3. Powiem tak, nie było to małe, nie było to jakieś ultra duże. Nie, no gięta była... Gięta było to była tak fatalne, że tutaj nic jak więcej jak 3 ja nie jestem w stanie dać. Ja dam też 3, ale to tylko dlatego, że fajny z ciebie chłopak. 8 zł za taki hotdog, 8 zł za tego hotdoga to jest skandal. Dla mnie to jest skandal, tak. Jeżeli chodzi o ocenę, dam 2, ale to i tak jest na wyrost. Cena tylko dlatego 2, że był duży wybór tych dodatków, czyli była cebulka, były pikle i te warzywa boscie, no to... Jedźcie na pierwszą ligę, zobaczcie jak oni dają jeść. Tak. A tutaj? Przemysł. Wielki przemysł,
korporacja, wszyscy wychodzą z założenia, że ludzie przyjdą i tak zjedzą. Obsługa była jak najbardziej okej, okay, ale to działało płynnie, sprawnie. Trzeba powiedzieć te barierki. Ode mnie cztery. Cztery, zgadzam się w pełni. Nie mam tutaj większych zastrzeżeń do tych dziewczyn. Obsługa to najmocniejszy punkt całego tego cateringu na stadionie Lecha Poznań. Wygląd. No, ja od siebie dam naciągane mocno 3, bo tak, mieliśmy, jeżeli chodzi o hot doga, znowu mieliśmy syndrom za dużego buta. Ode mnie 3 i naprawdę o tym cateringu, to jest jeden z cateringów, o którym jak najszybciej chciałbym zapomnieć. To wyglądało nie najgorzej, ale dramat zaczynał się w momencie, kiedy wprowadzaliśmy ten pokarm do otworu gębowego. Tak to. A ja daję 4, bo jemy oczami, wyglądało to pięknie. Słuchajcie, przechodzimy do punktacji. Ode mnie 15 wąsów, według mnie, w mojej opinii, jeden z najgorszych cateringów, jakie spotkaliśmy na swojej drodze. Ode mnie 13, czyli łącznie 28 wąsów, co oznacza jedno. Ktoś, kto odpowiada za catering na stadionie Lecha Poznań, ma dużo roboty przed nim. Ja tylko powiem jedno. Chcecie być klubem na poziomie europejskim, chcecie mieć zawodników na dobrym poziomie, chcecie mieć struktury, organizację, akademię. Zadowolonych kibiców. I musicie mieć też zadowolonych kibiców. Nie zostawiajcie tego cateringu na samym końcu. To jest też ważny element funkcjonowania klubu. Do zobaczenia na następnym stadionie.